Sam wszystko komplikujesz, gmatwasz. Potem pretensje masz, że człowiek nie taki, że się nie udał. A to nie człowiek jest zły. To ten twój plan nie do końca doskonały. Ludzie się starają, ale jak ciebie ciągle przy nich nie ma, to kto ich nauczy? Poprowadzi. Jak ich nie ma kto nauczyć, to ta wolna wola tylko wtedy przeszkadza. No weź człowieka z miasta, postaw na środku pola. Powiedz, że za rok mają być plony. Ale jak? Wolna wola. Rób co uważasz, to ci najpierw zasieje, a potem zaorze. Zanim się nauczy, zrozumie, już nie żyje. Sztuka teatru jest fantastyczna przez to, że my żyjemy króciuteńko, jak motyl, przez jeden dzień, przez godzinę, przez chwilę, ale warto spalać się na maksa po to, żeby przez sekundkę zobaczyć łzy wzruszenia u drugiej osoby, łzy radości, żeby zobaczyć człowieka stojącego, bijącego brawo, wzruszonego. No po to się pracuje i po to się żyje, żeby odcisnąć jakiś ślad w świecie, żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć, ten motyl machnął na tyle interesująco skrzydłem, że na chwilkę zmienił moje życie. Świata się nie uda zmienić, ale chciałbym, żebyśmy mogli sobie pod koniec życia powiedzieć, ale przynajmniej próbowałem. Słaby charakter. Zamiast po mordzie dać, obronić mnie i powiedzieć wszystkim, że ja jego jestem i że te moje gołe cycki tylko do niego należą, to odwrócił się ode mnie. Wstydziłem się! Tak głupi, myślałam. Przecież ty tylko mnie przeznaczony jesteś. Stepowej córka, Ola, zaczęła się do mnie uśmiechać. Ty głupi, myślałam, przecież ja tylko tobie przeznaczona jestem. Na zabawie tylko za mną bawić się chciała Ola. Każdy ją chciał, a ja ją miałem! Oj, ty głupi. Albo się w nocy do Oli zakradałem do jej pokoju przez okno do łóżka i tylko się pieścić kazała. Tylko dla niej dobrze było. Ja myślałem, że zwariuję po prostu. Więc o świcie do mojego okna pukał, ale mnie już nie pieścił. Gdyby była taka możliwość, że tu, u was w Polkowicach, moglibyśmy być dłużej, to z wielką przyjemnością obejrzelibyśmy wszystkie spektakle, jakie tutaj przyjeżdżają. Bo my to po prostu... Co robimy? Kochamy to. Kochamy nasz teatr, nasz zawód i przez to wszystko, co się dzieje wszędzie w teatrze. A jeszcze chcę powiedzieć, że najfantastyczniejsze w tym wszystkim jest to, że mieszkańcy Polkowic kochają teatr. I to jest fantastyczne, że miasto, w którym teatru jako instytucji nie ma, to miasto kocha teatr i przez to ten teatr w tym mieście się pojawia i wielki szacunek. A co lubi wypić mama Oli? Mama, na to co ja piję, to ciebie Jasiek nie stać. Ale to nie sprawa jest mamy Oli, czy stać Jaśka, czy nie stać, to nie sprawa. Olka, do domu! Do domu zapierdzielaj, ale już! Do domu mówię! Bardzo dziękujemy dyrektorowi Andrzejowi Wierdakowi za zaproszenie. Jestem w Teatrze Lubuskim od 10 lat, natomiast drugi raz jestem na polkowickich spotkaniach teatralnych. Wiem, że przygody polkowickich spotkań teatralnych i lubuskiego teatru są znacznie dłuższe. Natomiast, ja je pamiętam. Natomiast cieszę się, że odnowiliśmy tę znajomość i że możemy u Państwa być, bo to jest po prostu dla nas super przygoda. Mojemu bratu Jasiek chowować się należy. Połowa czego? No, tego wszystkiego. Ojciec się w ziemi jeszcze dobrze nie uleżał, a ty już pretensje masz? Nie pretensje, tylko prawo. Prawo. Ale pół życia... Prawo! Ale pół życia za dobę spędził. Dlatego właśnie połowa jemu się należy. Zapraszam mieszkańców Polkowic na festiwal oblicza teatru do Polkowic, ale i do naszego teatru do Zielonej Góry. Polecam wszystkie nasze spektakle. Uważam, że są naprawdę bardzo dobre i na bardzo wysokim poziomie. Pozdrawiamy i do zobaczenia u Państwa albo u nas w teatrze. Waśka! 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 Weźcie odład, co?
Nie, spokój nam daj, no. Podać ci coś? Czy? Nie wiem, czy ja będę zwracać zaraz. Zwrot trzeba zrobić. Pasza! Co? Ja się chciał zwrot zrobić. To niech zwróci. Możesz zwrócić.